przejdziemy do, no nie chcę powiedzieć najważniejszej części, tak, ale powiedzmy, że równe, wszystkie części są równie ważne, ale do tej części naszego spotkania, które ma zainspirować Państwa, ale też nas do takiej dyskusji związanej z tym, jakie mamy sukcesy, jeżeli chodzi o działalność, którą prowadzimy, takie wymierne, co jest tak na dobrą sprawę pomysłem na sukces, tak, w działalności organizacji pozarządowej na tak trudnym polu, jakim jest wsparcie osób niepełnosprawnych, ich rodzin. I też pomówimy o wyzwaniach, tak, czyli o tym, co my sami, tak, moglibyśmy zmienić, ale też co nasi partnerzy instytucjonalni, tacy na przykład jak Fundusz, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogliby zmienić, co powinno się zadziać, żebyśmy byli jeszcze skuteczniejsi w naszym działaniu i żeby nam się działało lepiej, a nasi uczestnicy, żeby mieli z tego wymierny efekt, bo to jest najważniejsze. Drodzy Państwo, ja może zadam takie syntetyczne pytanie, bo czasu mamy nie za wiele. Chciałbym, żebyście Państwo może przedstawili w kilku zdaniach swoją działalność i może w swojej wypowiedzi, żebyście uwzględnili dwie rzeczy, bo ja w swojej takiej 20-letnim doświadczeniu jako działacz organizacji pozarządowej pracujący z osobami niepełnosprawnymi wiem, że różne organizacje miały różne motywy powstania. Czasami był to po prostu jakiś przypadek, po prostu dwoje pomysłowych ludzi się spotkało i zadziałało. Czasami, i tak jest najczęściej, były to konkretne potrzeby, tak, które nie były w danym momencie rozwiązywane, a czasami no jakaś inspiracja z zewnątrz, tak, żebyście Państwo w tej swojej wypowiedzi to uwzględnili. I jeżeli mógłbym prosić też, to żebyście powiedzieli, co tak naprawdę, jaką macie taką najlepszą, dobrą praktykę, taki najlepszy motyw, pomysł na swoje działanie, coś, co sprawia, że jesteście skuteczni i praca daje Wam też zadowolenie. To już przekazuję głos, może zaczniemy tak zgodnie z porządkiem przestrzeni, a nie jakimś innym. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie. Moje nazwisko Skroczyński Marcin, reprezentuję oddział warszawski Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Pokrótce, co było motywem powstania 30 lat temu, bo tyle jesteśmy na rynku jako organizacja pozarządowa, spotkała się grupa trzech osób i postanowiła założyć takie stowarzyszenie, widząc potrzebę, czyli widząc osoby, które zaczynają chorować na chorobę, która do tej pory jest nieuleczalna, niezdiagnozowana, czyli nie wiadomo skąd ona się, jak się pojawia, dlaczego się pojawia i nie ma na nią skutecznego leczenia. I tak do chwili obecnej trwamy. Kiedyś, dawno temu, 30 lat temu, był to jeden mały pokoik. Przez między innymi, a tak naprawdę za pośrednictwem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bo de facto te środki w 90% stanowią trzon finansowania zadań i realizacji zadań przez naszą organizację. Doszliśmy do momentu, gdzie zaczynamy myśleć o powstaniu dużego ośrodka na terenie Mazowsza, na terenie Warszawy, ponieważ tego brakuje. Zrzeszamy z samego Mazowsza ponad 1500 osób. Na terenie Warszawy mamy zarejestrowanych blisko 1000 osób i nasze działania koncentrują się przede wszystkim na rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej, ale również na rehabilitacji medycznej, która jest niezwykle istotna, żeby te dwie wcześniejsze, czyli rehabilitacja społeczna i zawodowa, mogły być skutecznie wprowadzane i realizowane. Z racji tego, że to jest choroba nieuleczalna, o bardzo trudnym przebiegu, o przebiegu, w którym dana osoba nie wie, czy następnego dnia będzie w stanie pójść do pracy, jeżeli pracuje, jak będzie funkcjonowała w tej pracy, lub też niestety bardzo szybko postępująca, a więc wyłączająca osobę z rynku pracy. Dlatego ta rehabilitacja medyczna jest najistotniejsza,
żeby te dwie pozostałe, rehabilitacja społeczna i zawodowa, miały sens. Co przez te 30 lat udało nam się osiągnąć? Tak naprawdę mogę mówić o ostatnich 15 latach, kiedy ja zacząłem współpracować z tą organizacją, początkowo jako asystent osoby niepełnosprawnej, a kończąc w chwili obecnej już na pracy w biurze. Powiem Państwu, że praca dla drugiego człowieka potrafi być inspirująca. Ja przytoczę jeszcze dwie minutki. Przytoczę taki przykład osoby, która już nie żyje, a z którą zacząłem współpracować lat temu właśnie 15, pan Zbyszek. Pan Zbyszek był osobą poruszającą się na wózku. Niestety nie potrafił ruszać już dłońmi, kończynami. Mówił, myślał, był bardzo inteligentny, był wcześniej myśliwym. I przy mojej pomocy przez 10 lat jego marzeniem było wydać książkę. I ta książka została wydana. Więc ta usługa asystencka spełniła rolę, ponieważ jego rehabilitacja społeczna otrzymał to, czego bardzo chciał. Więc to taki przykład, no niestety nie ma go już. O, to tylko tyle, bo nie wiem, zakręciłem się, przepraszam. Nic nie szkodzi, rozumiemy te emocje, tak? W końcu wiemy, z jaką materią się mierzymy. Tak, bardzo proszę, dziękuję. Dzień dobry, ja pozwolę sobie przedstawić. Jestem Katarzyna Milczarek, reprezentuję Fundację Avalon, bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym. My jesteśmy troszeczkę młodszą organizacją. Założona została w 2006 roku, założona na rzecz osoby z niepełnosprawnością, która doznała wskutek nieszczęśliwego wypadku urazu rdzenia kręgowego. Na początku była stowarzyszeniem, obecnie pod nazwą Fundacja Avalon działamy już od dobrych kilku lat. W 2009 roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego i również od 2009 roku rozpoczęliśmy współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do tej pory udało nam się zrealizować trzy duże projekty, dwa duże projekty trzyletnie na rehabilitację, prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. I w zeszłym roku udało nam się zorganizować kampanię społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnością, na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i pokazaniu aktywnej osoby niepełnosprawnej uprawiającej sport ekstremalny. Do tej pory w ramach projektów również finansowanych przez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych objęliśmy wsparciem prawie 10 tysięcy podopiecznych w ramach 22 różnych projektów. Jeżeli chodzi o naszą misję i o to, z kim współpracujemy, kto jest naszym beneficjentem, są to głównie osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Również osoby przewlekle chore. Projekty, które są finansowane, które otrzymaliśmy w tym roku ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, są to projekty właśnie dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych, trzyletni projekt, kolejna edycja projektu kampanii społecznej oraz projekt dotyczący treningów rugby na wózkach i treningów sportowych, crossfitowych. Co nas inspiruje? Inspiruje nas człowiek, inspiruje nas osoba z niepełnosprawnością. Myślę, że jako fundacja, która jest prowadzona przez osobę niepełnosprawną, jak również fundacja, która zatrudnia w swoich szeregach osoby z niepełnosprawnością, każdy projekt, każdy nasz pomysł wcześniej ze sobą omawiamy i gdzieś szukamy dobrych i złych stron, żeby jak najlepiej dostosować. Chcemy aktywizować, chcemy usamodzielniać. I tak jak tutaj pan Marcin wspomniał wcześniej, również stawiamy największy nacisk na rehabilitację medyczną, bo to ona stoi u podstawy i u podwalin tak naprawdę późniejszej aktywności społecznej, aktywności zawodowej. I to w naszym tegorocznym projekcie bardzo mocno podkreślaliśmy, że aktywność
aktywna rehabilitacja i również pomysł na inne formy rehabilitacji, które niekoniecznie kojarzą się z taką rehabilitacją medyczną stricte, którą, jak wiemy, zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia. Zależy nam na tym, żeby tworzyć nowe formy aktywności, nowe formy rehabilitacji, które nie będą kojarzyły się osobom z niepełnosprawnością stricte jako obowiązek rehabilitacyjny, tylko pozwolą stworzyć grupę społeczną, pozwolą aktywizować się społecznie i następnie zawodowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry. Czy to jest ten moment, w którym mogę się posłużyć prezentacją? Tak, tak. Bardzo prosimy. Tak, no jako, tak. Że jesteśmy ze Stowarzyszenia Innowacji Społecznych, to zaczniemy od filmu. Ja zaproszę kolegę Mateusza Płatosa. Tak, nazwa stowarzyszenia zobowiązuje, więc tutaj tak państwo się posłużą prezentacją. Pasją moją przede wszystkim komunikacja miejska. Jeszcze lubię fotografię. Jakoś tak połączyłem i komunikację, i fotografię i dzięki temu mogę zdjęcia robić temu i mogę, nie wiem, i tego. I są takie portale, gdzie mogę to wrzucać. Mi się bardzo spodobało w Janku to, że ma swoją pasję, do której jakby przyporządkowuje całą resztę swojego życia i to jest niesamowite, bo ja sama bym tak chciała mieć coś takiego. Każdą wolną chwilę spędza na tym, że chodzi po Warszawie, robi fotki tym autobusem. Raz spotkałam Jasia, jak wracałam do domu, w sensie to było totalnie niezaplanowane spotkanie. Ja sobie wracam, a Jasia po prostu chodzi i cyka fotki autobusom, akurat tym, do którego ja wsiadłam. To jest super, bo teraz właśnie jak zdawałam maturę, to był niesamowity problem, bo ludzie zupełnie nie wiedzą, czym się mają zajmować potem. Nie wiedzą, co chcą robić i nie mają jakiejś swojej pasji, do której by jakby podporządkowywali swoje życie, a właśnie Jasia to wszystko już ma i to jest super. Wcześniej to nie byłem tak zbyt otwarty na ludzi, ale potem jak się poznałem z Asią, to mnie trochę nauczyło, że trzeba być takim bardziej otwartym na ludzi i nie oceniać ich tak, nie wiem, że a to ta osoba, nie wiem, będzie taka i taka, nie, że z góry się tego zakodował, jak będzie. W sumie to każdy jakiś mój znajomy też jest na pewien sposób dziwny i na pewien sposób jakiś inny i to jest po prostu kolejny taki znajomy. No, w sensie każdy ma jakieś swoje, nie wiem, fetysze i tak dalej. Proszę. To była Asia i Janek, którzy byli uczestnikami pierwszej edycji Mary i Maxa w roku 2011, tak mi się wydaje. I ta edycja właściwie może nam przybliżyć troszkę to, jak my powstawaliśmy, bo my byliśmy grupą studentów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy działali w Kole Wspierania Osób z Autyzmem, Adiutare, i w którymś momencie stwierdziliśmy, że wokół nas jest taka grupa osób, których niepełnosprawność jest bardzo mocno zakamuflowana, nie jest zupełnie widoczna dla większości osób. I to są osoby ze spektrum autyzmu, ale te osoby, które są w normie intelektualnej, najczęściej z diagnozą zespołu Aspergera, które w większości programów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami są pomijane, ponieważ na pierwszy rzut oka wydaje się, że ich trudności są tak małe, że właściwie lepiej zająć się innymi osobami. Natomiast jest to grupa, która w bardzo dużej mierze na przykład jest zagrożona wszelkimi rodzajami zaburzeniami nastroju, depresjami. Jest to grupa, która jest nękana, prześladowana często w szkole. I to był nasz pomysł na działanie. I od tego pomysłu na działanie powstało stowarzyszenie, które w tej chwili już działa jako pełnoprawna organizacja od wielu lat i jako organizacja pożytku publicznego. Mateusz Płatos, który tutaj jest ze mną, był koordynatorem pierwszych paru edycji, więc myślę, że w najlepszy sposób tutaj przedstawi naszą działalność od początku.
Dziękuję, Kinga. Chciałbym wykorzystać te jeszcze dwie minuty mniej więcej na prezentację jednego z naszych projektów, nie jedynego już w tej chwili, ale głównego wciąż i trzon naszej działalności, czyli właśnie wolontariatu koleżyńskiego Mary i Max, projektu dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera. Do tego, o czym mówiła pani prezes na początku, czyli do wskazania jakby takich obszarów, które są już wspierane i dzięki temu możemy prowadzić działalność, ale myślę, że zasługują na to, żeby być jeszcze bardziej wspierane i rozwijane i przez PFRON, i przez inne tutaj instytucje, a mówię o takich trzech elementach. Po pierwsze, my jesteśmy tym projektem czy stowarzyszeniem, które głównie udziela wsparcia środowiskowego, a więc wsparcia pozaplacówkowego. Staramy się dotrzeć do tych osób potrzebujących pomocy tam, gdzie one rzeczywiście na co dzień funkcjonują i skupiamy się na tym aspekcie społecznym, na tej rehabilitacji społecznej, która również jest tym elementem, który nawet jak już jest praca, nawet jak jest ta rehabilitacja medyczna, jest często gdzieś słabiej zagospodarowanym obszarem, tak? Tutaj osoby z autyzmem, z zespołem Aspergera często po prostu siedzą w domach, nie mają znajomych, przyjaciół, nie mają szans na zbudowanie związku, na aktywność kulturalną, na po prostu wychodzenie z domu i cieszenie się życiem. Także staramy się do nich dotrzeć właśnie poprzez wolontariuszy, poprzez młodzież, którą szkolimy, przygotowujemy, ale która nie jest w żaden sposób specjalistami, czy psychologami, terapeutami, czy rehabilitantami tych osób, ale właśnie takimi towarzyszami, znajomymi, kolegami, a nawet przyjaciółmi w niektórych przypadkach. I te osoby spotykają się z tymi naszymi podopiecznymi, czy w domach, czy przede wszystkim w przestrzeni publicznej. Wychodzą do kina, wychodzą do kawiarni, wychodzą do muzeów, chodzą na spacery, spotykają się też w grupach. Tworzą jakby taką sieć społeczną, sieć towarzyską wokół tych osób, która ma szansę przetrwać i rozwijać się też poza granicami później tego projektu. My oczywiście obie strony tej relacji, zarówno wolontariuszy, jak i osoby z autyzmem, wspieramy na każdym kroku przez cały okres trwania tego projektu i tej relacji, a także jeżeli jest taka potrzeba również później. Drugi element, który wydaje mi się ważny, to jest partnerstwo z środowiskiem lokalnym, przede wszystkim tutaj myślę o przedsiębiorcach, czyli nie poprzez zatrudnianie tylko osób niepełnosprawnych, ale poprzez dotarcie do przedsiębiorców, którzy po prostu działają w Warszawie, przede wszystkim mówię tutaj właśnie o kawiarniach, kinach, o różnych takich rekreacyjnych, kulturalnych instytucjach, które udostępniają nam swoje usługi, udostępniają osobom z autyzmem i wolontariuszom nieodpłatnie, wydają nam różnego rodzaju vouchery, wejściówki. Jest już w tej chwili kilkadziesiąt takich organizacji, którego takiego wsparcia nam udziela. I to nie tylko chodzi o wsparcie materialne, finansowe naszych podopiecznych, ale też o to, że ci przedsiębiorcy, czy te instytucje też publiczne, tak jak Muzeum Narodowe choćby w Warszawie, oni też dzięki temu, że przyjmują do siebie właśnie osoby z autyzmem, z zespołem Aspergera, też uczą się trochę o tym, z czym się ten rodzaj niepełnosprawności wiąże, też się otwierają na tego typu osoby, że to nie są osoby ani niebezpieczne, ani agresywne, ani w jakiś sposób zaburzające funkcjonowanie tych ich instytucji. Także to jest ten drugi rodzaj działalności. Wreszcie trzeci to jest wspieranie innowacji społecznych. Nawet nasze stowarzyszenie nazywa się Stowarzyszenie Innowacji Społecznych Mary i Max, a więc tego know-how, tych rozwiązań, które pozwolą skuteczniej wspierać i społecznie, i zawodowo osoby niepełnosprawne. Cieszy nas bardzo to, że rzeczywiście coraz więcej środków na to, żeby wspierać osoby niepełnosprawne. Natomiast to, czego nieco jeszcze brakuje, to są takie skuteczne, sprawdzone, oparte na badaniach rozwiązania, które pozwolą to robić dobrze po prostu. Więc my też mamy taką trochę misję, jako że mamy też ten background badawczy właśnie, naukowy, jesteśmy też pracownikami czy doktorantami na uniwersytecie, żeby wypracowywać te nowe rozwiązania. I tutaj cieszy nas bardzo, ostatnie już zdanie, że PFRON też zaczyna wspierać tego rodzaju projekty też o charakterze badawczym. Teraz się pojawił taki projekt Innowacje Technologiczne i Społeczne właśnie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. I to jest bardzo dobry kierunek, dlatego że w tej chwili jest luka i nie ma właściwie instytucji, które tego typu, takie typowo aplikacyjne badania, wdrażania nowych metod, czy diagnozy potrzeb, czy rehabilitacji, czy terapii osób niepełnosprawnych można by realizować. Także teraz zaczynamy kilka nowych też projektów, które w tym obszarze będą realizowane. I jeszcze tylko jedno zdanie, na koniec dodam, że jesteśmy też organizacją, która
postanowiła współpracować na zasadzie partnerstw z innymi organizacjami. To znaczy my jako Stowarzyszenie Mary i Max działamy i realizujemy wsparcie na terenie Warszawy. Natomiast co roku nawiązujemy partnerstwo i składamy do PFRON-u wnioski partnerskie z innymi organizacjami z innych regionów, które są wyspecjalizowane we wspieraniu osób w spektrum autyzmu. W tym roku współpracujemy z trzema innymi instytucjami, jedną z Białegostoku, z Tarnowa i z Łodzi i planujemy tę współpracę poszerzać. To nie jest łatwe, żeby prowadzić projekty partnerskie, natomiast od tej strony też możemy się tutaj jakimś know-howem podzielić, jak to robić, żeby takie projekty realizować wspólnie. Dziękuję uprzejmie. I proszę tak panią Anię. Witam serdecznie. Ja jako ostatnia, ja reprezentuję Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, które powstało w 1995 roku, 1900. I powstało w sposób bardzo taki, powiedziałbym, ciekawy, ponieważ pewna parafia warszawska zgromadziła kilkoro rodziców dzieci z niepełnosprawnością. W ten sposób zgromadziła, że oni rzeczywiście czuli się bardzo tacy zagubieni. To był okres ogromnej transformacji w Polsce, ale tych osób, akurat tych rodzin w ogóle nikt nie widział. Byli też duchowo bardzo zagubieni i tam znaleźli księdza i tam się to wszystko jakoś zaczęło dziać wokół tej parafii. Dziać to znaczy działania zaczęły się profesjonalizować w ten sposób, że do dzisiaj udało się stworzyć 7 placówek, to są 4 warsztaty. Jest też obecny wiceprezes tego stowarzyszenia, gdybym podała jakąś nieprawdę, to proszę mnie korygować. To są 2 DPS-y, to jest ośrodek dla dzieci i SDS. W planach jest kolejny SDS. Za każdym razem, kiedy powstawała nowa placówka, nie zza biurka, tylko w odpowiedzi na potrzeby rodziców, którzy przychodzili do stowarzyszenia i mówili, my też chcemy, to my jako stowarzyszenie mówiliśmy, nie, nie, to już jest koniec, my mamy jedną księgową, jedną kadrową i my już dalej naprawdę nie możemy. No, ale ponieważ były jakieś presje ze strony tych osób, więc powstawał kolejny ośrodek. I ja myślę tutaj w odpowiedzi na pytanie pana Roberta, czy jest jakaś recepta na sukces, to myślę, że to jest przede wszystkim cierpliwość, bo myśmy też jako organizacja pozarządowa musieli być cierpliwi również wobec działań samorządów, również wobec działań instytucji centralnych. Przechodziliśmy całą drogę transformacji od wniosków, które właśnie od 95 roku współpracujemy z PFRON-em, więc na początku, nie wiem, czy tu ktoś z Państwa pamięta, te wnioski były bardzo takie no, mało profesjonalne. W tej chwili to jest pełna obsługa internetowa, to jest generator, to są ewidencje godzin wsparcia. Musieliśmy się rozwijać, zatem też odpowiadać na to, jakie są nam warunki stawiane. To bardzo dobrze, bo też myślę, że staliśmy się naprawdę bardzo profesjonalni i ja dzisiaj przede wszystkim chcę być rzecznikiem takiego profesjonalnego działania, dlatego że tutaj dużo słyszymy o liczbach i te liczby są oczywiście, no jakoś nas tutaj fascynują, ale są tylko częścią prawdy, bo tak jak pan Robert powiedział na briefingu, za każdą z tych liczb stoi historia życia konkretnej rodziny i konkretnego dziecka. Żeby działać profesjonalnie, potrzebujemy pieniędzy. I oczywiście to jest tak, że to jest być może jakiś leitmotiv we wszystkich spotkaniach z organizacjami pozarządowymi, że nieustannie potrzebujemy tych pieniędzy, ale my ich potrzebujemy nie tylko po to, żeby coraz większą rzeszę osób otaczać opieką, czy świadczyć pomoc i usługi, ale też, żeby to robić profesjonalnie.
znaczy żebyśmy mogli zatrudniać osoby, które są naprawdę bardzo dobrze wyszkolone, a nie przypadkowe na rynku pracy, bo tak jakby każda osoba niepełnosprawna zasługuje na to, żeby pracować z najlepszymi terapeutami. I to tutaj Państwu jakby dedykuję, że nie tylko ilość, ale jakość naszej pracy jest gwarancją sukcesu. To jest recepta na sukces. Ten mały ośrodek, który ja reprezentuję, to jest ośrodek, który funkcjonuje w oparciu o środki z konkursów, między innymi konkursów PFRON-owskich. Już naprawdę nie pamiętam od którego roku, od zawsze, ilekroć PFRON te konkursy ogłaszał, to myśmy w nich startowali i na ogół przechodziliśmy, ale podstawą naszego działania było to, że wnioski piszą osoby, które pracują bezpośrednio z niepełnosprawnymi, to znaczy pracują bezpośrednio z dziećmi i z rodziną, w rozmowie z rodziną wiedzą, co tej rodzinie potrzebne i tak naprawdę niczego zza biurka nie wymyślamy. Mam poczucie, myślę, że nie będę niesprawiedliwa, ale mam takie poczucie, że od bardzo wielu lat musimy w dialogu z PFRON-em, z Urzędem Wojewódzkim, z samorządami udowadniać, że to, co robimy, jest dobre. Że to, co robimy, że naprawdę zasługujemy na te pieniądze. Tymczasem myślę, że trochę to jest tak, że to środowiska nas rekomendują. Jeżeli ktoś chce wysyłać do naszych placówek swoje dzieci, jeżeli chce umieszczać tam, sam korzystać z tej pomocy, to znaczy, że dostaje tam dobrą ofertę, bo w tej chwili tych placówek trochę już jest i można wybierać, więc można też, to jakby tu Państwu dedykuję bardziej samorządom, można też naszą pracę w ten sposób oceniać. Ostatnie moje zdanie, bo tak chciałabym wykorzystać tę okazję na spotkanie z Państwem. Bardzo zachęcam do tego, żeby wszystkie spotkania z nami, czyli z organizacjami pozarządowymi, odbywały się właśnie w dialogu, bo tam, gdzie dialog, tam jest możliwy jakiś rozwój, tam jest możliwa jakaś rzeczywista współpraca. Zwykle to jest tak, że na spotkaniach Państwo siedzicie, a my słuchamy pokornie i się tutaj musimy jakoś dostosowywać do Państwa wymagań. Natomiast no, oczywiście dialog jest podstawą do tego, żebyśmy mogli tworzyć wspólnie to, czego potrzebuje osoba niepełnosprawna i jej rodzina. Czyli w odpowiedzi na potrzeby beneficjentów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Państwo mówiliście tak ciekawie i poruszaliście takie kwestie, że w zasadzie wyręczacie mnie z roli moderatora. Ja chciałem, ze względu na to, że chcę oszczędzać czas, chciałem sobie podsumować już Państwa wypowiedzi, ale może tak syntetycznie podsumuję wszystko na koniec i chciałem zadać Państwu jeszcze jedno pytanie, takie, które myślę, że też, żeby zainspirowało może nas wszystkich do dyskusji. Znaczy, jak Państwo byście wskazali, jakie potrzeby uczestników programu, osób, z którymi na co dzień pracujecie, co jest takiego najistotniejszego, co trzeba rozwiązać, żeby osiągnąć taki sukces, ale już w wymiarze indywidualnym, tak? Każdego człowieka, uczestnika naszego programu, też mogę tej liczby mnogiej użyć. Jakie są też zagrożenia, tak? Ja może podam jedno, bo wiem, że ja dla takiego uproszczenia używam dwóch określeń na określenie organizacji nas, tak, jak działamy, bo miałem przyjemność poznawać organizacje, które były taką wspólnotą w niedoli, przepraszam za ten kolokwializm, ale raczej koncentrowały się na tym, żeby nawzajem uczynić życie łatwiejszym w takim doświadczeniu niepełnosprawności, ale są też takie wspólnoty, organizacje, które nazywam wspólnotami w działaniu, właśnie nastawione na jakiś konkretny cel. Ja pamiętam też po kilku latach, jak działałem jako instruktor i osoba zajmująca się i dziećmi, i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, to zrozumiałem, że czasami taką pułapką jest to, że nasi uczestnicy się tak świetnie z nami czują i w naszych programach, i w tym, co robimy, że tak naprawdę nie chcą, tak jak dziecko, które dorasta i dojrzewa,
ukrywa, czasami nie chce ten syndrom braku dorosłości takiej społecznej, nie chce opuścić domu, tak często te osoby świetnie się czują w naszym towarzystwie i w naszych programach, a nie udaje nam się osiągnąć tego, co najważniejsze, czyli dać im taką podmiotowość i niezależność w życiu, jeżeli tylko da to się osiągnąć. To tutaj o tym jednym z takich zagrożeń. A drugie wyzwania dotyczące organizacji, tak, już takiego działania finansowego, organizacyjnego i tak dalej, bo to też nie jest łatwe, bo my jako osoby zarządzające, piszące projekty, prowadzące działalność, korzystamy ze wsparcia funduszu, wsparcia instytucji centralnych i tak jak Państwo widzicie, ta pomoc jest naprawdę wysoka i spektakularna, ale to ma być naszym zmartwieniem, żeby od strony finansowej, organizacyjnej funkcjonować, ale żeby z kolei osoby niepełnosprawne nie odczuwały tego, że my naszą działalność finansujemy z różnych źródeł, w różny sposób, tylko żeby z perspektywy osoby, rodziny to wsparcie było ciągłe, takie jakie jest potrzebne i w takim wymiarze, jakie jest potrzebne.